witamy was w kolejnym już prawie świątecznym odcinku Sobieski Vlog. W dzisiejszym odcinku specjalna nowinka, horoskop Sobieskiego. Wylosujemy jeden numer, który będzie przedstawiał ilość kandydatów, która będzie startowała w przyszłych wyborach. Po czym wejdziemy na Sobieską Platformę Informacyjną i wylosujemy ilość osób przypadającą na ten numer, i te osoby będą startowały w wyborach. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. Norbert schowa ręce za plecami z ilością kandydatów. A ja zgadnę, ile to było palców. Już? No. A jak nie zgadnę, to co? Zgadniesz. Trzy? Losujemy trójkę kandydatów z Sobieskiej Platformy Informacyjnej. Skroluję, a ty mi mówisz, kiedy mam palcem tak nacisnąć, okej? Okej. Skroluj. No teraz, stop. Ola Filipek. Dobra, lecimy dalej. Drugi kandydat. Dobra, stop. Gabriel Rymar. Stop. Jędrek Kurek. Ostateczna lista kandydatów zostanie ogłoszona 21 października. I już 24 wystartuje kampania wyborcza. Mam nadzieję, że jesteście dobrze przygotowani. I będą to ciekawe wybory. To możemy już tak oficjalnie powiedzieć, że każdy z kandydatów, który zostanie ogłoszony 21 przez Esterę, może się czuć tak trochę zaproszony do nas, do odcinka następnego, który pewnie, jako że będą wybory, będzie pewnie bliżej niż za miesiąc. Na pewno przed pierwszą debatą. Z ważnych informacji zmieniła się pani kapitan naszych cheerleaderek. Wcześniej była nią Agnieszka Brodzicka, teraz panią kapitan jest Paulina Mikuła. W sumie mogliśmy zrobić wywiad z Agnieszką. Cześć, Aga. Ej, Michał Wojtasiek z tej strony. Czy masz czas? Przyjdź do teatralnej, co? Dawno nie mieliśmy tak ładnej dziewczyny na planie. Dawno nie mieliście żadnej dziewczyny na planie. Agnieszka, powiedz mi, czy Aleksandra Filipek była cheerleaderką w zeszłym roku? Była. A czy teraz jest? Już nie. A czy wiesz, czemu nie jest już? Bo kandyduje na przewodniczącą szkoły. A to już tak pewne? No, raczej tak. A kogo my wylosowaliśmy? Znasz ją jakoś bardziej? No, spotykałyśmy się na próbach, czasem gdzieś wychodziłyśmy na jakieś cheer wypadziki. Właśnie, co się stało? Czemu w trzeciej klasie, teraz kiedy jeszcze ty jesteś w szkole, Paulinka jest kapitanką, a nie ty? Maturka. Bo no, nie wyrobiłabym, bo jednak układ. Dużo jest cheerleaderek z pierwszych klas? 5. Czyli zrobiłeś casting? Był casting. Było głośno o castingu. Nie mówiliście. Nie, zawiodłam się trochę, ale... Ile razy w tygodniu macie treningi? No teraz różnie, 2-3 razy w tygodniu, ale przed występami mamy codziennie. A wszystkie przychodzicie na te treningi? Niestety nie. Z najnowszych informacji z naszych tajnych źródeł wynika, że nasza studniówka odbędzie się dokładnie 106 dni przed maturami. W sumie nie jest źle. Nasza studniówka odbędzie się na Małej Tauron Arenie 14 stycznia. Motyw będzie przewodni Hollywood, jak mi Agnieszka powiedziała. Aga, wiesz, kto poprowadzi plebiscyt na studniówce? Przypadł nam zaszczyt poprowadzenia tego plebiscytu, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Agnieszka, słuchaj, bardzo dziękujemy ci, że tu do nas przyszłaś. Również dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mnie zaskoczyła twoja wiadomość, czy na... Breaking news! Cheerleaderki wystąpią na turnieju futsalowym. Dobra, to jeszcze temat zmiana w statucie. Jest jakaś zmiana w statucie. Są trzy zmiany w statucie. Jedna jest znacząca, ponieważ dotyczy używania telefonu na lekcjach. Mianowicie, tu będzie wklejony przed i po. Before, after w statucie. I mianowicie chodzi o to, że jeżeli używacie telefonu na lekcji, to nauczyciel nie powinien wam go odebrać. Tylko ma zwyczajnie zwrócić wam uwagę, żebyście go schowali, ewentualnie adnotacja do dzienniczka i tyle. No, takie są fakty. W dużym skrócie, to nadal nie wolno korzystać z telefonów, żebyście nie pomyśleli, bo niektórzy tak to interpretowali. Tutaj kolega siedzący po drugiej stronie aparatu, ale to nie wy tym razem, mówi, że na kółku teatralnym są jeszcze wolne miejsca, ale jest ich mało.
Chodź Mateusz tutaj, chodź tu. O, Jezu, jak się rozsiadł, chłopie. Kółko się odbywa w czwartki o 15 i prowadzi je aktor Teatru Starego, więc serdecznie zapraszam. No, jeszcze brakuje nam paru miejsc, a FMFT zbliża się wielkimi krokami, więc zapraszam. Także do zobaczenia za tydzień. Miłego października życzę wam ekipa STV.